zjawa, Franek. Jeszcze się wywrócę. Pięknie. Zobaczcie, fajne pomieszczenie. Tym właśnie sobie dzisiaj rozpoczniemy. Najpierw się z wami przywitam. Dzień dobry, drodzy moi. Przypomnę, że jesteśmy w kopalni Nowy Kościół, kopalni miedzi, w przepięknym miejscu, do którego nikogo nie zachęcam, a to, co dzisiaj robię, robię na własną odpowiedzialność. Wy nie róbcie tego w domu i nawet nie próbujcie szukać tego miejsca. To jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne miejsce, a ja was po prostu zabieram, żebyście nie mieli nigdy pokusy, aby przyjść tutaj, bo jest naprawdę niebezpiecznie. Jeszcze raz dzień dobry, witajcie. Przy okazji pierwsza i podstawowa rzecz, zobaczcie, mamy dziurę, otwór, niektórzy mówią powiertnicy. Tutaj mamy pomieszczenie magazynowe, prawdopodobnie jakieś narzędzia były tutaj składowane. Chodzimy po tej kopalni już dosyć spory czas, robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tydzień temu pokazałem wam boczną odnogę, a dokładnie tą tutaj z prawej strony całą. Dochodzimy do miejsca, w którym się prawie że pożegnaliśmy. Mówię trochę ciszej, bo tu rzeczywiście są takie bardzo duże obwały. Troszkę inaczej ustawić latarkę. Latarka niestety nie świeci tak, jakbym chciał. Dobrze. Ok, to w takim razie lecimy dalej. Kamerę niestety mam w ręku, w związku z tym trochę trudniej jest mi nią operować i chodzić bezpiecznie. To są jeszcze belki, czyli tu się to była obudowa drewniana dla odmiany. Tak jak wspominałem, tutaj wiele rzeczy było montowanych na kasztach. Opa, sprawdzony. Tomka tam. Wszystko w normie. Tak, Tomka, pewnie. Szukamy leśnego. Tam jest komnata jeszcze, tam jest taka tajemnica. Komnata tajemnic. Na Supermana. Tam na pewno coś jest. Tu na Supermana? Tak. Jedną ręką do przodu z kamerą, a drugą się... To nawet nie chyba z kamerą Marcina, bardziej z czujnikiem. A tam nie ma. Ja buchałem z gizem. No to wsadził nos. Wsadził nos i wyszedł cały. O kurde. Rzeczywiście. Z kamerą. Dziurka niewielka. Ale tu jest tylko komnata, czy tam idziemy dalej? Idziemy. Czyli trzeba wejść. Czekajcie, jeszcze odpalę drugą latarkę. Dobra. Nie wiem gdzie idę. Nie wiem po co idę. Aha, czyli ja się nie zmieszczę. To wygląda. O! Muszę się przedostać, żeby wyciągnąć rękę. Dobra, co my tu mamy? Czy gdzieś wyjdziemy? Tego jeszcze zupełnie nie wiem. Zobaczcie, jak mało miejsca. Opa! No dobra, to się zawaliło. Dosyć solidnie, ale widocznie to się zawaliło już trochę wcześniej. Dobra. Jesteśmy. Mówię tu trochę więcej. Lis tam jest. No lis jest, siedzi ewidentnie. No biedny, spłoszony taki. No dobra, ale my nie przejdziemy w ten sposób. A tam się da iść dalej? No chyba się da, nie wiem. Lisa to trzeba uratować. No ale jak go uratować? Nie, bo nie chcę mu robić krzywdy. Patrzcie, tam siedzi lisek. Kamil, ty się znasz na lisach? Tak, na rudę. Co? Tak, wiem, że są rude. Trzymaj. Weź kamerę. Ja się stąd wydostanę. Nie chciałbym mu krzywdy robić. Wygląda na to, to już skończyliśmy ją? A nie, bo jeszcze jest jeden. Jeszcze jakiś korytarz jest. Jeszcze jeden korytarz jest. Nogi wychodzą pan. Jest kopyto jedno, drugie. Tam jest ten wasz główny bohater. Główny bohater się przyciska. Oby się nie zakinował, bo jak to będzie wyglądać, to nie. Zaraz zacznę do was mówić. Tak, boczkiem, bo nie będziemy mu zadu nagrywać. O, jest główny bohater wyszedł. Chciałem powiedzieć, że was się nie boję. W związku z tym mogę sobie pozwolić na... Nie wiem, no, na myśli przychodziły. Teorie spiskowe. Czyli uważamy, że dalej nie można pójść. To w końcu zawał. Tam daleko nie ma. Dobra, zostawiamy liska. Rzeczywiście, jakby można było przejść,
to Lisek by uciekł dalej. To właśnie. On tu za tą kopalnię jak własną pieszą. Możemy z nim pogadać. Uważaj, uważaj. Zobaczcie przy okazji, jak wygląda chodzenie tutaj. Przecież to jest akurat taki kawałek, gdzie rzeczywiście dosyć dużo jest elementów, przede wszystkim drewnianych, które się posypały zupełnie. A na początku nie mówiłem tego odcinka. Marcin, sudecka żyleta i Kamil. Kamila znacie, Marcina też znacie, także nic nowego nam się tutaj nie urodziło. I też z drugiej strony cieszy mnie, że się nic nie urodziło. Bo to by oznaczało, że nie jest dobrze. To by się okazało, że to jednak było niebezpieczne wychowanie tyłem. Tak. Nie ty... Co? No ja bym fotek. Ale co, nie widzieliście tych drzwi? Nie, bo my tam tędyk wyszliśmy. Którędyk? My. Tędyk wyszliście. Nie tam tędyk. A nie. Tego nie szliśmy. Nie, tu wcześniej wyszliśmy. Myśmy wchodzili tu. Ale ty, my idą do... Wychodzili tu. Aha. My cię bałowo zrobiliśmy. Czemu? Z czym? Bo my inną drogą wyszliśmy niż... Przecież ja wiem, że gdzie wyszliście. A ja stamtąd wróciłem po to, żeby dojść tu. I żeby telewidzom aha pokazać wszystko. No, ale aby tu dla niej jeszcze nie wracać. No. Ale to nic. Ale to nic. Ważne, że pokazujemy, ile się tylko pokazywać da. No dobra, to w ogóle dlaczego takie światło, a nie inne dzisiaj? Ano dlatego, że po prostu zapomniałem kasku. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale po prostu zapomniałem kasku razem z moją ulubioną latarką. Natomiast dla bezpieczeństwa zawsze mam ze sobą przynajmniej 2-3 latarki plus baterie. Zobaczcie, jakiś pojemniczek na coś. Plus dodatkowe bakterie po to, żeby być bezpiecznym w momencie, kiedy zabraknie prądu w którejś latarce. Czyli dokładnie każda dodatkowa latarka ma dodatkowy akumulator. I w tym wypadku musiałem założyć inną czołówkę, która jest tak zwaną czołówką backupową, a tym razem służy mi jako czołówka do nagrywania całego materiału. No i co? I walimy tam. Gdzie tam? Tam idziemy. No, a czemu nie? To ja mam wyjąć podery, czy gumioki wystarczą? A ty jeszcze nie ubrałeś. Aha, bo... Gumioki wystarczy. To. Zobaczymy. Breja jest. Dosyć solidna. I tu jest zakręt zaraz. Nie, nie jest źle. Ale to jest króciutkie. Możecie tutaj w gumiokach wchodzić. Dobre? Mhm. Fajnie. No. Fajnie. No, dziewczyny. No dobra. No dobra, to idę. Tutaj możecie swobodnie. No dobra, to powiem wam, dlaczego ja chodzę w woderach, a chłopaki nie. To też obwałów mnóstwo. No nie tak musi wodę, bo nie ma skarpetek. No właśnie. Okazało się, że sprawdzaliśmy inne miejsce. Ja się zapomniałem. Miałem ze sobą wodery i gdzieś w głowie sobie wbiłem, że mam założone wodery. I co? No i zobaczcie, tu była obudowa. Wbiłem sobie w głowę, że mam założone wodery. Wszedłem i okazało się, że nalało mi się do kaloszków. Także skarpetki od razu mam do wymiany. To znaczy są po prostu mokre zupełnie. Na szczęście mam skarpetki neoprenowe do woderów. No i stwierdziłem, że nie będę chodził w mokrych butach. Tak patrzę, jeszcze jeden lis? Nie. I założyłem po prostu wodery, wiedząc o tym, że tu też może się trafić sytuacja, w której będzie trochę wody. Dobrze, drodzy Państwo. Chodzimy do kolejnego miejsca, gdzie jest podwalone. Zobaczcie, nie dość, że poleciało z góry, to najprawdopodobniej cały pułap spadł. To jeszcze z boku. O, tu jest kaszta ułożona. To właśnie jest kaszta. Położona kaszta i na niej się obsypało. Pozwólcie, że sprawdzę. Wszystko wygląda na to, że jest w normie. Czyli trafiamy w dobrą pogodę, dzięki której
możemy sobie eksplorować spokojnie. Zastanawiam się, przejdę, powinni przejść, dobrze. Tu też dacie radę jeszcze. Dochodzimy do kolejnych obwałów. Kurczę, tutaj wszędzie jest obwalone. Zresztą poza drewnianą obudową prawdopodobnie, ale wszystko, zobaczcie, się odspaja od tego. Zapachy trzeba kontrolować. Wchodzimy ten zawał i po stropie prawdopodobnie nie idziemy, ale idziemy gdzieś w jego okolicach. Kawał się musiał tutaj obwalić. Chociaż z drugiej strony może i nawet obwaliło się dużo więcej. Bardzo duża ta kopalnia jest i zwiedzenia jest tu sporo, dlatego też dzisiaj mamy już drugi odcinek. Nie wiem, czy będzie jeszcze trzeci, ale patrzcie, co tu się dzieje. A wchodzenie tutaj to jest po prostu głupota. Zwykła głupota, bo to się wszystko w każdym momencie... Jezu! Się w każdym momencie urwać może. Się składa i tylko czeka. Czeka na moment, kiedy przyłoży. Zobaczcie. Tu był być może jakiś magazynek na dole. Tu była ściana, ale zaczynam się naprawdę obawiać. Tu mamy kolejny zawał, ale tu jakoś się dziwnie obsunęło to wszystko. Mamy wąski przesmyk, na który będzie trzeba mega uważać, żeby to się nie obsunęło. Tutaj nie wolno dotykać niczego. Jest bardzo wąsko i bardzo niebezpiecznie. Ciężko się tutaj przepchnąć, żeby było bezpiecznie. Powolutku. O kurczę, wszędzie leci. O, w mordę. Tam jest chyba zejście. Jak to wygląda? No tu jest koniec. Tutaj nie ma przejścia. Jest obwalone za mocno. Wszystko poleciało. Wszystko. Wygląda na to, że nic się nie dzieje. O kurde. Nie wiem, czy to jest. Teraz trzeba tam schodzić. Jest naprawdę grubo. Kurczę. Czy co? Tu jest zejście. Ale tu jest po prostu... Nie krzycz! Tu jest szatkownica, Marcin. To jest totalna szatkownica. Nie w prawo, tylko prosto, tam kawał dalej jest jeszcze jedno wyjście. Gdzie prosto? Tam po lewej powinno być. Jakie po lewej? Już po lewej jest zawał cały. Człowieku, tu jest wszystko. Aha. No dobra, to tu jest to. Czyli co, koniec? No tam nic nie ma, tam jest wszystko pozawalane. To jest zawał. No. Tak, to tylko tam na dół. Tam niedaleko. Tam chyba niedaleko było, nie? No nie, niedaleko. No ci powiem, że tutaj straszno jest. My tu mamy na twoim niebezpieczeństwie. Tak, tak. Tak też sądzę. Ale jest grubo, naprawdę. Kurde. Wszystko się prosi, żeby spaść. Próbuję troszkę zrobić to w kierunku. Spróbuję tu zajrzeć. Idziesz właśnie do tego. Ale nie krzycz. Do? Do wagonika. Aha, tu. Kurde, tu jest wagonik. Czekaj, pod tyłek się położył. Widzicie, w tym momencie tam coś jest dalej? Tam coś jest dalej? Będzie troszkę jeszcze wężej. No jest belka. O, w mordę.
Albo sakra. Ty, to wszystko na belkach tam stoi, Marcin. Tak, ale normalnie przechodzi się. Uh-huh. Belka jest gruba i daje radę. To ci powiem, że tu nic nie daje rady. Tak patrzę, patrzę. Ja pierdziel. Ile tam jeszcze jest? No jeszcze jest kawałek odcinka, no tam jeszcze 30 metrów będzie jak przejdziesz. A tutaj to zaraz za belką będzie się szerzej. No, tylko tutaj, stary, tu wszystko tak wisi. Mamy saperkę. No dobra, saperkę, kuźwa. Ja tu o suficie myślę w tej chwili, a nie o saperce. Poza tym nie ma tu jak wejść. Kurde, właśnie jak tutaj obrócić? Wlazłem już w takiej pozycji. Nie obrócę się. Nie obrócę się. Opa. Troszkę więcej miejsca zrobić. Ja pierdzielę. A tutaj chwila kombinacji alpejskich. Próbuję po prostu trochę niżej tyłek położyć. Jest szansa, że obrócę się. Dobra. Niewiele mi to daje. Ja się po prostu tutaj ciężko mieszczę. Opa. Opa. Oż kurde. Ale to jest kosmos. Jak tu coś poleci. Ten kamień mi tu przeszkadza. Opa. Mokro wszędzie. Ja pierdziele. Zobaczcie. Nie wiem, co widzicie w tej chwili, ale nie obszercia. To co ja to robię? Dobra. Jestem. Bo kto jak nie ja. Kontrola. Wszystko jest na poziomie. Zobaczcie. Się może pojawić sporo siarkowodoru. No i tutaj, o kurde, ale głupo. Czuję siarkowodór. I to w dużej ilości. Ciekawe, czy wystartuje mi zaraz. Czuję. Masakra. Jest wagonik. Korytarz się tam kończy. No nie, nie idę. Siarkowodór tutaj będzie walił. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest w ogóle brei bardzo dużo. Jest wagonik. To się wszystko... Wszystko się zapada. Kurde. Nie wszystko jest na razie... Ale widzenie po tym... To jest igranie. Z każdej strony. Zapach siarkowodoru. Przejście tam też z prawej strony. Dobra, odpuszczam, bo tu się robi niefajnie. Zapachy zgniłych jajek coraz mocniejsze. Oku, patrzcie. Mocny, mocny zapach. To co mamy? Jakiś kawałek przewodu. Dobra, wy tu nawet nie wchodźcie, bo nie wyjdziecie. Jest za dużo wody. Ale my wiemy, tylko dlatego cię opuścimy. Ach, ja mogłem sobie na to pozwolić. Opa. Jak mógłbyś kamerę ode mnie wziąć? Bo ja w ten sposób... Uważaj, bo zjeżdżam może trochę z lepszy. Akcja wydobywcza kamery. Mamy go. Nie zerwał. Czujnik. Zdaliśmy cię dużo łatwiej. Ja
Może i z wyjściem tu było. Nie wiadomo było, jak się wystawić. Powiem wam, że naprawdę cieszę się, że wychodzę spod tego. Chciałem, że powiem, że was mam. O kurde. No tam jest spora adrenalina. I poza tym jest bardzo dużo belek. A te belki mają bardzo dużo siarkowodoru. I to mocno czuć. Dobra, czujnik nic nie wskazał, ale... Mamy go. No, 29? No, 20.09. No. To prawie w normie. No. W ogóle w normie, no bo inaczej to... 20.09 w normie, no. Od 20 do 21. A czujnik jest wymieniony na nowy, także... Dobra. Dzięki kamerką. I co, i to wszystko? Tak, wracamy. Odbijamy się od ściany. Idziemy na herbatkę. No, ale teraz... Ojo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 j
A wagonik był? Był. Był. Wagonik jest na samym początku. Nawet jak wyjrzysz, to zobaczysz. O kurde. No, także wesoło. Wygląda na to, że jeden odcinek, no tutaj, znaczy dwa odcinki, no tutaj starczą, ale przyznać muszę, że przejście między tymi kawałkami, które wiszą i czekają. A w ogóle to jest malowane na szkle. Kurde, tutaj naprawdę wszystko wisi, prosi się, czeka, kiedy będzie musiał spaść. Zobaczcie. O! Nie, no nie jest brudno. Bardziej mi świecił. Tutaj po prostu czeka. Czeka, kiedy będzie mogło polecieć na ziemię. Dobra. A spokojnie, teraz już sobie. Mamy taką sugestię, żebyśmy mogli coś do filmiku powiedzieć. Żebyście mogli, pewnie. Przed wyjściem. Oczywiście. Zaczynam się bać. No ale akurat na tym kanale nie ma reżyserowanych rzeczy, także macie takie prawo. Będziecie mogli to zrobić. Chyba, że chcecie to zrobić już. Bo przy końcu to różnie może być. Jeszcze kawałeczek. Musimy ten... ustalić wersję. Czyli chcieliście skłamać. Jednym słowem. Naprawdę. Nowy kościół. Mega, mega doznanie. Jeszcze raz podkreślam. Lokalizacja nie będzie udostępniona. Zresztą... obiecałem to również Leonowi. Leon, dziękuję serdecznie za informację. Przy okazji dziękuję Jackowi, z którym spotkałem się rok temu w Kowarach. Jacek zajawił mi tą kopalnię, a ja się tak czaiłem. Czaiłem się rok czasu, praktycznie rok czasu, żeby tu wreszcie wejść. No i wreszcie się udało. Na spontanie Marcin stwierdził, idziemy. Był pomysł na inne sztolnie, w pewnym momencie stwierdziliśmy, dobra, to idziemy zobaczyć, poszukać. No i na pewno znaleźlibyśmy nowy kościół, bo my, tak jak mówię, namiar był, natomiast Leon potwierdził to i kilka informacji przekazał, które bardzo pomogły w skróceniu czasu poszukiwań. Po prostu zrobiliśmy to praktycznie na pewniaka. Dwa potwierdzone źródła. To już naprawdę wystarczające. My za tą tamą. Tam prawdopodobnie był zbyt zawałowy. Była zbyt zawałowa część. W związku z tym ktoś stwierdził, że trzeba to odciąć. Po prostu co? Ktoś stwierdził, że trzeba to odciąć i
kłód cieli. No to kawałeczek jeszcze do wejścia. Spędźcie ze mną ten czas. O, znów brudasy. A później pewnie chłopaki coś ciekawego będą chcieli powiedzieć. Znając ich, to będzie jakaś wkrętka. Ale zobaczymy. Czekajcie, czy moja latarka świeci maksymalną mocą? O, teraz będzie łatwiej. Dobrze. Dobrze, bo mi się woda nie zbiera. Więcej. Tak, tak. W kilku miejscach on się odkrywa. No nie wiem, czy słyszeliście. Marcin wspomniał o tym, że są po dwóch stronach kanały, które są w tej chwili przysypane. A dzięki temu, że kanał jest na dole, pod spodem, to nie zbiera się woda. Właściwie woda zbiera się w kanale. O, w ten sposób. Widzicie? Element obudowy. Bardzo śliskie kamienie, których jest tu bardzo, bardzo dużo. Jeszcze kawałek. Na całe szczęście dzisiaj mamy gazowo, bardzo, bardzo przyzwoicie, bardzo spokojnie. Muszę przyznać, że wodery w tej chwili łatają trochę figla, bo powodują, że jest trochę ślisko. No a tutaj prawdopodobnie lis ma gdzieś swoją toaletkę. Nie wiem, jak mógłbym mu pomóc. Co się robi? Mleko już. Tak, a tam w kilku miejscach stalaktyty się już zaczęły tworzyć z mleczka. No i nie wiem, jak miałbym mu pomóc. No, ewidentnie gdzieś tutaj zwierzak ma. To tu już? Nie, jeszcze. Jak tu jest, to nie jest jeszcze wyjście. No co ty, to jest początek. To jest tu pierwszy. No, jeszcze kawałeczek. To jest ten bicie w boku, nie? No. Opa. Ale jak zrzuciłeś to błoto przede mną, no, wali jak cholera. Tak, ale wiesz co? Ja mam wrażenie, że tutaj kibel sobie zrobił lisek. No. Dobra, czyli już ewidentnie czuć powietrze zimne, wilgotne, bo na zewnątrz zimno, zimno, zimno. Dobrze, już tutaj tlenu nam nie zabraknie. Jeszcze kawałeczek jest. Pyk. O, jesteśmy już przy początku. Jedna torba. No to chodźcie, chcecie coś powiedzieć. I tu mamy wyjście. Powiemy to, co wymyśliliśmy. Chodźcie, dziewczyny. Chodźcie, bo się kończy bateria powoli. Idziemy, powiemy. Powiemy to, co myślimy. Powiedzcie to, co myślicie. Powiemy wam, zdradzimy wam. Ale wyłącz tą latarkę. Po naszych przemyśleniach podczas penetracji tej stolni przemyśliliśmy i dowiedzieliśmy się, ile Tomek ma lat. I wam to zdradzimy. On ma 200 lat. A teraz wam powiemy drugą zagadkę. Kto namówił Hitlera do wojny? I po co? On. On, Tomek namówił Hitlera do wojny po to, żeby móc wam dzisiaj pokazywać stolnie, rozwiązywać inne zagadki i penetrować wszystkie dziury naokoło, które zostały wykopane. I to na tyle. Tak to nasze... Takie wnioski z dzisiejszego, tak. Z dzisiejszej wyprawy. Czy co? Obiecuję, że na następną wyprawę zabiorę jakichś normalnych ludzi. Nie mam wcale 200, tylko 250, żeby nie było. Nie, tak poważnie, najważniejszy to jest zespół, który ma jaja i który robi sobie jaja. Marcin, Sudecka Żyleta, Kamil. Kamil, Boże. I moja skromna osoba. Pamiętajcie o mediach społecznościowych, czyli Instagram. Może będę się świecił. O, trochę się świecę. Czyli Instagram, czyli Facebook. Na Facebooku możecie do mnie pisać i kontaktować się. I teraz nie wyłączam zupełnie. Jestem cicho, ciemny. Okej, tak będzie dobrze. My idziemy jeść, ty tu zostajesz. Nie, ja też wychodzę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki, że byliście. Pa.